Niedługo Black Friday. Tylko raz w roku. Minus 25%. Crowdgame.com. Na gali ACA 114. Zastanawiam się, czy spadł kamień z serca, bo Bajsan Góra Delbijew mówił, że dla niektórych może to być walka o być albo nie być w organizacji. To zanim odpowiem na to pytanie, to najpierw chciałbym z tego miejsca podziękować ludziom, którzy wiedzieli, jak mi ciężko było po ostatniej porażce i nie zostawili mnie na lodzie. To jest na początku moja dziewczyna Agnieszka, którą bardzo kocham. Chciałem podziękować moim przyjaciołom Skwarkowi, Kowalowi, Mareczkowi, Głuchemu, Kędziorowi, Chorąciakowi, Julkowi, chłopakom, którzy mnie wspierali na dobre i na złe. Jest ich wielu osobom, chciałem na pewno wszystkich tu nie wymienić, bo zapomnę, to jest dużo emocji. Całemu Rio Grappling, moim chłopakom, kurwa, z klubu, którzy naprawdę do końca ze mną pracowali, do końca mnie wspierali. Moim rodzicom, wszystkim dobrym ludziom za dobre słowo, z szacunkiem i poważaniem. A co do tego pytania, no tak, spadł mi kamień z serca, no bo jak wiemy, ACA jest wymagającą organizacją, jest topową na świecie. To nie jest, są już jakieś bójki podwórkowe tutaj. Naprawdę przychodzimy się bić raz, że za dobre pieniądze, dlatego to też tak motywuje, dlatego też na pewno bardzo potrzebowałem tej wygranej. A rywal bił mocno w pierwszej rundzie. Miałem takie wrażenie, że trochę respektu po tej pierwszej rundzie do niego nabrałeś. Tak było czy nie? Ja ogólnie już wyszedłem na początku, wiedziałem, że on sadzi bomby, bo jestem nauczony. Mam też takiego kolegę na sali, który czasami nas odwiedza, może tak powiem. Nie jest naszym klubowiczem, Łukasz Borowski, który bierze się z Trypsonem. Gościu kuleczka, ale jak machnie, to boli. No i ja wiedziałem o tym, że on będzie, dlatego miałem przygotowaną tą gardę, żeby to zbijać i jakoś łapać te ciosy na odejściu. Może dlatego one tak mnie wstrząsały. Też numer dobrych sparingów, Michał Kita, Daniel Omylańczuk. To są chłopaki, co mają petardę w ręce. Tu nie mogę powiedzieć gościu, przeciwnik był twardy, Olek, naprawdę wielki szacunek, ale no ja byłem przygotowany na 100%, naprawdę wszystko zrobiłem, poświęciłem swoje własne pieniądze, dlatego tak bardzo mi na tym zależało. A i jeszcze, Agnieszka, zarobiłem dla Ciebie, kochanie, na nową kuchnię, tak jak Ci obiecałem. Jakie będzie pierwsze danie, które przygotujesz w tej kuchni? Kurde, pierwsze danie po walce to najpierw McDonald's, nie w końcu po 9 tygodniach McDonald's, a jakie ten? Nie wiem, no ktoś coś tam wspominał o Thermomixie, więc pewnie będzie łatwo. Tak, wracając do samego pojedynku, w tej drugiej rundzie troszeczkę mocniej przycisnąłeś, czy taki był plan, żeby w tej pierwszej się nie podpalać i maksymalnie wykorzystać swoją wytrzymałość na kolejne rundy? Tak, ja zobaczyłem, że jak już go straszyłem ciosami, tymi zwodami, to on zaczął opuszczać coraz niżej ręce, gdzieś te fronty tam weszły, to jedno kolano, poczułem, że jak w masło, więc to zabiera oddech i ja widziałem, że jest mu coraz ciężej, on już zresztą włóczył na tą nogę, zmieniał pozycję. Ja dalej czekałem, na początku trochę szybko się podpaliłem, tam przestrzeliłem te dwa low kicki, ale to powiedzieli, teraz boksuj i zaraz kopnij. No i to usłyszałem, też jakąś Mateusz Borek tam słyszałem mi podpowiedź, cios ruszaj się, to usłyszałem, bo chyba to Mateusz Borek tam był. Patrzę na Twoją prawą nogę, tak widać ślady tych low kicków, ale to były kopnięcia moim zdaniem na łydkę, to nie były gdzieś na kolano. Tak, ładnie zachodzone, było ćwiczone. Zresztą z Michałem Kitą trenowałem i tłumaczył mi, na czym polega właśnie to kopnięcie. Ja na początku kąpałem je frontalnie, jak się uczyłem, więc wystarczyło mi piszczel wystawić i bolało. Tutaj były ładne zachodzone, identycznie, idealnie w punkt, dlatego ta noga uciekała. Okopywanie tej nogi było kluczowe w tej walce. W pewnym momencie na jego twarzy pojawił się grymas bólu. Czy myślałeś właśnie, że to wtedy już jest jego koniec? Tak. Już wtedy już chłopaki krzyczeli, teraz spokojnie, już jest twój. Ja to usłyszałem, bo ja już zobaczyłem, że ten pierwszy grymas bólu, ja mam coś takiego, że chciałem poczuć krew, chciałem rzucić się na niego, ale to jednak dobrze, że jest ten narożnik, że słyszę, że mam fajnych chłopaków w tym narożniku. No i co? No i wypaliło, no.
Adam, dwa pojedynki jeszcze oprócz tego twojego dzisiaj w kategorii ciężkiej na ACA 114, jeden na stopniu mistrzowskim, drugi też w sumie, bo przychodzi do ACA mistrz oktagonu Michał Martinek. Będziesz oglądał te starcia, jesteś zainteresowany tym, co tam się w nich wydarzy? Tak, przede wszystkim będę oglądał te wagi ciężkie, no bo to są moi potencjalni przyszli rywale. Ja patrząc na nich, przede wszystkim na tego, co z Martinkiem walczy, nie pamiętam jak on się nazywa, też ten Amerykanin. James, no bardzo duży chłopak. Chyba zresztą wagi nie zrobił, 122 kg. No słuchajcie, no to jeszcze muszę trochę popracować chyba nad siłą, żeby z nimi się bić, nie? No bo na pewno to nie są lekkie chłopy i też wyglądają na takich, co mocno biją. Więc no co, no, ja wracam dzisiaj do Wrocławia, w poniedziałek się melduję na sali i dalej będę pchał ten swój kamień pod górę. Wygrana walka, to wiadomo, zawsze cieszę. Czy jesteś w pełni, w 100% zadowolony z tego, co pokazałeś? Czy już wiesz też, na czym musisz bardziej jeszcze pracować? Nie jestem zadowolony, to się przyznam. Jeszcze dużo rzeczy nie pokazałem, które pokazuję normalnie. Też chciałbym zwrócić uwagę, że powierzchnia w oktagonu nie do końca była przyczepna. Takie moje odczucie, bałem się trochę zaryzykować jakimiś szybszymi ruchami, bo mogłem się gdzieś tam potknąć, wywrócić. Zresztą tam było po jednej akcji, że się plecami obróciłem, no bo jakbym się nie obrócił, to chyba straciłbym równowagę. No co, no ja mam jeszcze dużo do pokazania, nie pokazuję jeszcze nawet 50% tego, co pokazuję na sali, no ale mówię, to jest doświadczenie, nie? To się zdobywa z czasem. Czy któraś z tych jego bomb, która wylądowała na twojej głowie, była dla ciebie odczuwalna? Kurczę, no były te łapy, raz przez rękawicę, no ale to było właśnie dobrze, że bardzo ciężko ćwiczyłem z Markiem Matyją i z trenerem Dubiłowiczem, właśnie takie zgaszenie na tej gardzie. Tam raz mnie trafił tak w punkt, że jakbym rzeczywiście te rękawice nie miał, to może on by teraz świętował zwycięstwo. Dzisiaj, Adam, duży krok dla twojej kariery, przygody z MMA. Kiedy planujesz zatem przymierzać się do kolejnego i czy już masz jakąś datę wstępnie z organizatorem ustaloną? Nie, jeszcze nie gadałem, bo od razu przyszedłem do was, bo was bardziej lubię, z organizatorem to są interesy, z wami to jest czysta przyjemność. No ja myślę, że na pewno troszkę na luz wrzucę, no bo też ja nie ukrywam, ja jestem od półtora roku... Cześć, chłopak. Słuchajcie, jestem od półtora roku naprawdę w gazie. W tamtym roku jeszcze miałem pod koniec gdzieś tam walczyć, gdzieś w Rosji, gdzieś tam te walki nie wypadały, więc ja byłem cały czas w treningu. Ja muszę odpocząć, nie byłem na wakacjach 2 lata. Myślę, że grudzień, z racji tego, że są święta, no to gdzieś odpocznę w rodzinnej miejscowości Jawor, u rodziców, gdzieś tam z kobietą, może pojadę do jakiegoś spa, coś, bo za granicę nie za bardzo teraz. No i na spokojnie w styczniu myślę, że wezmę się do roboty i zapytam się, kiedy tam mogę wrócić, nie? Łukasz Kopera, po pełnych 15 minutach dzisiaj w klatce z Michaelem Rilszem. Jak się, Łukasz, czujesz po tym pojedynku i czy jesteś zadowolony z tego, co udało się pokazać? Znaczy, czuję się w porządku, tlenowo bardzo dobrze stałem, fizycznie tak samo, teraz byłem w pełni przygotowany pod tym kątem. Jeżeli chodzi o przebieg samej walki, nie do końca jestem z siebie zadowolony tak naprawdę. Nie zrealizowałem niestety tego, co chciałem, ale kolejne cenne doświadczenie, pojedynek na pełnych 3 rundach. Zawodnik nie tej klasy, ale podobny stylistycznie mojego poprzednika. I też myślę, że wyciągnąłem pewne wnioski, ulepszyłem się w tych słabszych stronach i teraz idę dalej do przodu. O tej taktyce po walce możemy porozmawiać. No to co chciałeś zrobić, a co nie wyszło tutaj w tym pojedynku? Chciałem skończyć walkę przed czasem. Myślałem, że zawodnik będzie stwarzał troszeczkę większą presję. I złapę go w którymś momencie na kolano. Głównie na kolano polowałem, bądź na podbródek, ale no wyszło jak wyszło. No. A był jakiś taki moment, w którym czułeś, że to się może udać, ten plan na znokautowanie? Tam parę razy go chyba trafiłem, ale brakło też troszeczkę ponowienia, bo też nie chciałem wpadać w niego, żeby nie złapać dystansu. Ogólnie przeciwnik z twardą głową, naprawdę mocny chłopak ogólnie. Chodzi o to, że potrafi przyjąć. Listów tam trochę też próbowałeś, nie? Ogólnie to chciałem coś tam zaskoczyć, takiego nietypowego, czego wcześniej nie uderzałem. Mój główny plan niestety się nie powiódł, ale nie będę go zdradzał, może wyjdzie w następnej walce. I tyle, no. Pytanie, które powinniśmy zadać. Pamiętam ciebie tutaj na gali ACA w Łodzi i pamiętam doping, niesamowity doping. Wiadomo, że twoje kibice są niesamowicie. Zastanawiam się, czy brakowało tego, bo czasy są jakie są. Brakowało ogólnie tak naprawdę. To ja się cieszę, że ta walka się w ogóle odbyła, bo 3 razy mi się zmieniał zawodnik. To był chyba 4. przeciwnik. Jeszcze w międzyczasie zamknęli nam nasz gym. Główne przygotowania zrobiłem tak naprawdę w warszawskim WCA. Odwiedziłem też chłopaków z Czerwonego Smoka. Wszystkim serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
i było dużo zamieszania i takie huśtawki nastrojowe, czy walka się odbędzie, czy nie odbędzie, czy zaraz zarządzą ten pełny lockdown. I też bywały takie momenty jak gdyby rozkojarzenia, że przy zbijaniu wagi, bo teraz dużo biłem specjalnie, zwiększyłem masę mięśniową, przygotował mnie Mirek Babiarz, któremu serdecznie dziękuję. I kurczę, te na zejściu kaloryki, te momenty sparingowe, kiedy już odczuwałem te sparingi, były dosyć ciężkie i wchodziła też taka forma dekoncentracji, ale każdy to miał, nie będę się też tam bronił w jakiś sposób. No. Miałeś gdzieś tam z tyłu głowy taką właśnie myśl, że ta walka może dużo zaważyć o twojej przyszłości tutaj w ACA? Wiecie co, tak naprawdę to staram się do każdej walki podchodzić jak do najważniejsze, bo tak jest, wiesz co chodzi, ty dwie walki wygrywasz, jesteś nagle bardzo wysoko, dwie walki przegrywasz, może cię nie być. I tak naprawdę chyba każdy, kto jest fighterem, zależy mu, żeby wygrać każdą walkę. Nie ma czegoś takiego, że wiesz, a dobra, chuj, tą walkę mogę oddać, wiesz o co chodzi. Walczysz do końca i nie kalkulujesz. Powiedz nam, z czego wynikały problemy ze zbijaniem wagi, no bo tam parę gram ci nie udało zrobić. Wiecie co, właśnie trochę ta dekoncentracja. W tych momentach, gdzie zamknęli mi siłownię, powiedzieli, że lockdown. I też w ostatnim momencie też miałem troszeczkę problemu, bo w hotelu nie było wanny, pojechałem rano do domu, robiłem 3 wanny. Myślałem, że ta waga zejdzie po drodze i na szybko jeszcze zrobiłem, kurczę, wanny tutaj u pana fotografa, ale zostało 8 minut i 200 gram nie zdążyłem po prostu zrobić. Myślę, że były w moim zasięgu. Też sporo zbijam do tej walki tak naprawdę, bo po ostatniej walce specjalnie zwiększyłem pułap wagowy i teraz to odczułem. Też troszeczkę byłem może na to nieprzygotowany, jeżeli chodzi o zbijanie, chociaż i tak zrobiłem prawie sporo kilogramów. Nie będę zdradzał. A czy miałeś w tej walce moment kryzysowy? Nie, kryzysowy nie czułem się tam zagrożony w jakiejś tam sytuacji za bardzo. Ja wrócę do tej wagi. Czy w związku z tym, co się stało, ten plan pozostanie taki sam na następny pojedynek? Czyli zostawić tych kilogramów więcej, żeby sprawdzić, jak to zadziała i czy faktycznie uda się ten limit bez problemu zrobić? To znaczy, wiecie co, na troszeczkę bardziej przypilnuję się z jedzeniem jeszcze, ale zostanie większa waga, bo tutaj zawodnicy są więksi, silniejsi. Ja nie byłem żadnym rekordzistem, jeżeli chodzi o zbijanie wagi tak naprawdę i po prostu to jest część tej pracy, którą muszę zrobić i tyle, no. Czy to były najcięższe przygotowania w twojej karierze? Bo sporo podczas tej rozmowy właśnie o takich przeszkodach, które miałeś, żeby tutaj przyjść jak najlepiej przygotowany, więc jak to oceniasz? Wiecie co, to były ciężkie przygotowania, bo po walce z Aurelą tak naprawdę byłem zły na siebie, zrobiłem tydzień przerwy, gdzie pojechałem z dziewczyną w góry, połaziliśmy po górach bardzo aktywnie i od razu wszedłem w następne przygotowania, bo rosła we mnie chęć jak gdyby zrewanżowania się, wzięcia od razu następnej walki i odkucia się. Bardzo mi zależało, żeby zrobić tą walkę i tak naprawdę to też był mój cel na ten moment i tyle. Kurczę, każdy miał, w sumie nie ma co się usprawiedliwiać, że to były jakieś najcięższe przygotowania, każdy miał ten sam moment i tyle, no. Ile teraz sobie dajesz czasu na odpoczynek? Kiedy byś chciał porozmawiać z przedstawicielami organizacji o kolejnej walce? Tak naprawdę chcę spędzić normalnie święta i po świętach będę w stanie powiedzieć. Jak w tym ten czas grudniowy chciałbym spędzić w spokoju. Na tym chyba zakończmy, co? Tak. Także wesołych świąt. Dziękujemy i gratulacje. Dziękuję. Kamil Oniszczuk po walce na gali ACA 114, zwycięstwo nad Krystianem Bielskim. Zastanawiam się, czy jesteś zadowolony z siebie dzisiaj, czy nie. Witam wszystkich. Nie jestem zadowolony z siebie, bo pierwsza runda była, początek był idealny, trafiłem go bardzo mocno i później się za bardzo podpaliłem i wystrzelałem trochę karabiny, dlatego go obaliłem, żeby skontrolować. Drugą rundę nie jestem zadowolony z drugiej rundy, bo ją trochę oddałem i to może trochę też tak psychicznie ją oddałem, że mi się demony z przeszłości, z tamtej walki włączyły z Wierzbickasem, że jestem zmęczony i trochę odpoczywałem, dlatego przyjmował inicjatywę. Nie ukrywam, że też ciążyła na mnie chyba największa presja w życiu,
nie, udawałem, że jej nie ma, ale to była największa presja w życiu, no bo trenuję, nie wiem, z 8 lat i mam wielkie cele, wielkie ambicje. No gdybym z całym szacunkiem do Krystiana, to dobry zawodnik, no ale gdybym z takim zawodnikiem przegrał, to nie wiem, to chyba bym przestał to robić i dlatego za wszelką cenę chciałem wygrać. Mówię, że w stójce zawsze jest 50-50, a jak go wywrócę, to nie ma szans spode mnie wstać. No i bronił. No w trzeciej rundzie odzyskałem siły, trener Andrzej, trener Daniel, z kimś powiedzieli, że jest 1-1 w rundach, Kamil, musisz pracować. Początek jeszcze mu oddałem, ale już później wróciłem do swojej pracy, kopnąłem go raz na żebra i zobaczyłem, że ma strasznie niski blok. No to mówię, poczekaj chwilkę, zregeneruj siły i jest po walce, no i wystrzeliłem kopnięciem i tak naprawdę to nie był żaden lucky kop czy coś takiego, bo pewnie tak ktoś pomyśli, to było planowane i nawet go dobijać nie chciałem, bo już wiedziałem, że jest po wszystkim. Dobra, co powiedział trener Andrzej o drugiej rundzie, bo tam były 4 nieprzygotowane, totalnie nieprzygotowane sprowadzenia do parteru i chyba bura była. Tak, była. No będziemy o tym rozmawiać. No ja sam jestem niezadowolony, ale to też były takie zejścia, one były trochę nieprzygotowane, to fakt, ale one też nie były na stówę. To były takie sobie pyk, dojście, jak się uda, to zajebiście, a jak się nie uda, no to trudno, nic nie tracę, bo też nie szedłem w nie na 100%, bo na przykład jakbym poszedł na 100% w zejście, on by wybronił, to wtedy bym nie wiem, byśmy byli w pozycji północ. Południe, czy tam on by zrobił sprawla, ja bym trzymał jego nogi na kolanach, więc wchodziłem troszeczkę na alibi. Ja jestem przekonany, że to nie było przypadkowe kopnięcie, rozmawiałem z trenerem, a poza tym Paweł Karwowski, inny przedstawiciel Arachionu, takie kopnięcia przyjmował i po raz kolejny Arachion z tobą tak przegrał. Ja się zastanawiam, czy jak Krystian Bielski upadał na matę, to tak samo w twoim sercu tak spadał taki kamień? No panowie, no była to mega, mówię, no to była mega presja. Trenuję 8 lat, po technikum od razu wyjechałem do Ankosu, tylko to robię. I trenuję 2 razy dziennie, cały czas, cały rok, nie opierniczam się na tych treningach i nagle ta poprzednia walka przegrałem przez złe nastawienie, za bardzo sobie do głowy narzuciłem, a tutaj już no, samo przyszło do głowy, pierwszy raz w życiu wracałem po porażce, więc do przerwa była kamień czy spadł z głowy. Ja wiedziałem, mówię, jak kopnę go na kichę i zobaczyłem, że ma tak niski blok, to już wiedziałem, że jak cię kopnę na głowę, to jest po tobie. Czy Krystian Bielski to jest zawodnik, który mocno bije? Powiedziałeś, że powiesz nam o tym po walce. No to jak to wygląda po walce? Kurde, no nie bije słabo. Nie wiem, czy tak jakoś mega mocno, na pewno nie bije słabo. Na pewno ja mam dobrą szczękę, bo nieraz przyjmuję takie bomby i nic mi nie jest, nie? Na pewno mam mocną szczękę, ale wam powiem, że w drugiej rundzie trafił mnie dobrze na kichę. I sobie pomyślałem, o kurde, dobrze mnie trafiłeś, ale on chyba się nie zorientował. Kamila, ten moment samego nokautu, jak przeciwnik poleciał na matę, ty doskoczyłeś do niego, ale nie było próby jakby zaatakowania jego w tej pozycji leżącej, pomimo tego, że sędzia dał tam odrobinę takiej przestrzeni. Wiedziałeś, że to już jest skończone, jak zobaczyłeś na jego twarz po tym kopnięciu? Kurde, chyba nie jestem agresywny jednak, a na ostatniej walce próbowałem się nastawić jak Tyson, wbiegłem do klatki, kurde, a na tej byłem spokojny i chyba nie jestem taki agresywny, żeby tam dobijać wszystkich z premedytacją. Nie, no widziałem, że padł sztywno i podszedłem delikatnie, zobaczyłem na herba, mówię i nie wiem, nie powiedziałem, ale pomyślałem, no przerwij to, nie, no po co? Właśnie po tym skończeniu, gdy już sędzia przerwał walkę, dużo, dużo coś mówiłeś pod nosem, czy mówiłeś do kogoś, co tam mówiłeś, bo nie było słychać? No a to emocje, jak emocje są, to zawsze coś tam głupiego krzyczę, ale mówiłem chyba, żeby wszyscy co we mnie wątpili, no to teraz, żeby się zreflektowali, no i mówię, że nie ukrywam, że to chyba jest kopnięcie na bonus. W tej walce też dużo i ty, i Krystian uderzaliście na ten korpus. Czy jakby trener Andrzej też założył taką taktykę, żeby obijać, okopywać jego korpus? I czy ty się spodziewałeś, że twój korpus no, też będzie dostawał? Znaczy trener Andrzej mówił, że on będzie się wbijał i trener Marek mówił i Skiba. No a trener Marek mi mówił, że mam właśnie, wysyłał mi ogólnie na WhatsAppie mam Lidona, takiego kickboksera, jak właśnie kopnął kichę i potem łeb, nie? I mówi do mnie, to widzę w tej walce, nie? A ja mówię, odpisem mu, super byłoby, nie? No i wyszła walka i kicha łeb. Jaka kategoria wagowa w kolejnym pojedynku to miał być test dla ciebie? Czy jeszcze możesz walczyć w 7-7? Okazało się, że tego testu nie było. Co dalej w tym temacie, Kamil? No właśnie męczy, nie wiem, trenuję ciężko, coś się kurde znowu szybko zmęczyłem. Może czas przejść do kategorii wyżej, no nie wiem, zobaczymy, no też jestem na gorąco po walce,
i po ciężkim czasie, no bo mówię, w sierpniu walczyłem, kurde, po 18 miesiącach przerwy wróciłem i przegrałem. Teraz kolejna walka, od razu chciałem kolejną walkę, były mega perturbacje z przeciwnikiem, o tym się dojdzie na 2 tygodnie przed galą. I muszę się zastanowić nad tym wszystkim, ale myślę, że to podejmę decyzję na koniec roku. No dobra, to jest najważniejsze pytanie, to wracasz na tego Twittera, czy nie wracasz? Nie no, wracam, wiadomo, kurde, teraz to mogę robić burzę. Nie no, ogólnie nie chce mi się jakoś tam z kimś wchodzić w jakieś polemiki. Nawet z prezesem? No, wiem, że podkręca specjalnie, no ale chyba jak napisał kiedyś, że w jego organizacji bym latał, a znokautowałem, nie wiem, numer 2, który miał być pretendentem w jego organizacji, to niech tam się zreflektuje. I jeszcze jedna rzecz, jaką chciałem powiedzieć, bo gdzieś tam po mojej walce z Żbickasem widziałem wywiad Pawła Jóźwiaka, który powiedział, że zweryfikował mnie europejski średniak, to chciałem mu tylko przypomnieć, że ten europejski średniak zadusił mu 3 zawodników, więc to on zweryfikował jego organizację, a ja mówię, no w najgorszej dyspozycji dałem z nim decyzję i gdzieś tam przegrałem tylko 3 rundę znacznie, a pierwsze 2 były bliskie, więc no wiadomo, to porażka, ale tanio skóry nie sprzedałem. Z nami Bartosz Leśko po długo wyczekiwanym debiucie w organizacji ACA, debiut zwycięski. No trudy pojedynku, Bartku, widać na twojej twarzy, ale zadowolony, uśmiechnięty. Opowiedz nam, jak te 3 rundy z twojej perspektywy wyglądały i czy jesteś zadowolony z tego, co się udało dzisiaj pokazać w pojedynku z René Pessoą. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo mi miło tu stać, już wczoraj to mówiłem, ale po prostu bardzo się cieszę i jaram tym, gdzie teraz jestem i ten debiut bardzo długo wyczekiwany. Długo odkładany w czasie, trochę długa przerwa, ale tak jak mówię, bardzo się cieszę, że jestem tu. A co do samego pojedynku, był plan, że trener mi w szatni powiedział, że czeka mnie 3 rundy walki i że ta walka raczej się nie skończy przed czasem, bo René jest bardzo mocnym zawodnikiem. Także też na te 3 rundy się nastawiałem. Nie chciałem się podpalać, gdzieś tam próbować kończyć tej walki za wszelką cenę. Pomimo, że w ACA motywacja jest duża, żeby skończyć walkę przed czasem. Ale jednak sam efekt jest najważniejszy, także starałem się rozłożyć te siły na 3 rundy. Trochę gdzieś tam delikatnie przytkało, ale jak po takiej przerwie, to i tak myślę, że nie było źle. Czułeś, będąc w klatce, że faktycznie pod względem sportowym, no to ty trafiłeś do zupełnie innej ligi, porównując poprzedniego pracodawcę? Nie chcę w jakiś negatywny sposób się wypowiedzieć, ale no jednak ACA, AFN, no to są dwie różne ligi. Ten rywal myślę, że bez porównania jest do wszystkich, którzy byli w FENie. Sam fakt, że René Pessoa wygrał z Thiago Vieirą na przykład w pierwszej rundzie poprzez ciężki knockout, a pamiętamy, jak wyglądała walka Thiago Vieiry z Andrzejem Grzebykiem, gdzie Andrzej Grzebyk no, przegrywał tą walkę i ten taki knockout taki trochę dziwny pod koniec, co uratował Andrzeja, także no poziom sportowy w ACA jest bardzo wysoki i bardzo się cieszę, że trafiłem tutaj. Dostałem szansę zaprezentowania się w karcie głównej i tak jak wczoraj powiedziałem, zrobiłem wszystko, żeby nie zmarnować tej szansy, którą dostałem od tutaj Bajsangura i organizacji. Sędziowie byli w tej walce jednogłośni, ale na pewno fanów zainteresuje, co chodziło ci po głowie, jak miał wpięty był za plecy Pessoa, czy tam było blisko w pewnym momencie tego duszenia i jak sobie to ułożyłeś, żeby z tej ciężkiej sytuacji wyjść obronną ręką? Powiem tak, pozdrawiam Łukasza Michalca, mojego serdecznego kolegę z BJJ Gdynia. Jak się dowiedziałem tylko o walce z René Pessoą i zobaczyłem, że dużo dusi tych rywali, to odezwałem się do Łukiego, żeby mi trochę pomógł z tymi obronami. Także w klubie u Grzegorza Jakubowskiego dużo tych obron przerobiliśmy, także byłem na to naprawdę przygotowany. Miałem rozpisane na karteczkach wszystkie ucieczki obrony. Dużo sobie medytowałem, wyobrażałem tych ciężkich sytuacji i gdzieś pomimo, że tam René bardzo ciasno wpinał te wszystkie, tak czułem, że to jest tak na skraju, gdzieś tam, że jakby poszedł mocno, to by było gorąco, ale byłem spokojny i starałem się przetrwać na spokojnie i uciec i wykorzystać później swoją szansę. Często jest tak, że jak zawodnik debiutuje na takiej większej scenie sportowej, to pojawia się ogromna presja, presja, która często też spala i to my widzieliśmy na galach ACA. Zastanawiam się, czy taka presja u ciebie była i jak się czułeś przed tym pojedynkiem, bo trenerzy nawet o tym mówią, że często to gdzieś ma też wpływ na zawodnika.
mówię, myślę, że ta przerwa od startów bardzo pozytywny wpływ na mnie wywarła. Trochę sobie przeanalizowałem wszystko, naprawdę złapałem takiego głodu walki i od wczoraj ja po prostu się cieszyłem i byłem szczęśliwy, że tu jestem, że będę się jutro bił i bez żadnej presji do tego podszedłem, bo wiedziałem, że to jest mocny poziom i nawet jak ta walka nie pójdzie, to tak jak Bajesun Górsza powiedział, no, że to jest ciężki debiut i może być różnie, bo wiadomo, debiut, stres, ale podszedłem do tego bez presji. Bardzo dobry wpływ na mnie, będę o tym powtarzał, ale naprawdę dużo z psychologiem sportowym pracuję, sobie medytowałem i to wszystko ma, miałem po prostu spokój w głowie i dlatego myślę, że tak to wyglądało. Trochę się plączę. Co ci powiedział Bajsangur po walce, bo widziałem, że już mieliście okazję wymienić kilka zdań. Bajsangur podszedł, pogratulował mi, powiedział, że jeszcze raz potwierdził to, co wczoraj mówił, że to był najmocniejszy rywal z tych wszystkich i bardzo ciężki debiut i że jest zadowolony z tego, jak się pokazałem i no... W związku z tym to zwycięstwo smakuje najlepiej ze wszystkich twoich wygranych? Zdecydowanie tak, jest to moja najcenniejsza wygrana. Cieszę się, że też 3 rundy przewalczyłem Ojej, już mi słowo uciekało, przepraszam. Najcenniejsza wygrana, tak zdecydowanie. Powiedz tam, jak miałeś tego przeciwnika za plecami, byłeś koło swojego narożnika, czy miałeś głowę otwartą i słyszałeś porady swojego narożnika, czy po prostu wszystko, co robiłeś, na to robiłeś? To było na wyczucie to, co robiłeś na treningach. Jak to było? Jak ja byłem za plecami? Nie, jak byłeś go za plecami w trzeciej rundzie. Gdzieś trener mówił, żebym wypinał nogi i go zrzucał z siebie, ale naprawdę miał ciasno te huki nogami wpięte i gdzieś tak byłem wygięty, że ciężko mi było tą nogę wypuścić, dlatego ściągałem go za potylicę, wbijałem głowę i gdzieś tam chciałem zsunąć, bo miałem problem, żeby go zrzucić z siebie tak jak trener mówił, żeby to zrobić. Czyli słyszałeś trenera? Słyszałem, ale no nie byłem w stanie akurat zrealizować tej podpowiedzi, więc gdzieś tam trochę po swojemu poszedłem. Marku, wciąż jesteś bardzo młodym zawodnikiem, pomimo już swojego całkiem pokaźnego rekordu. Czy możesz powiedzieć o jakimś rodzaju rdzy ringowej, którą wnosiłeś dzisiaj? Nie było tego widać, ale jak to wyglądało z twojej perspektywy bezpośrednio przed walką, no bo przerwa była dosyć długa, biorąc pod uwagę częstotliwość twoich wcześniejszych występów. Wydaje mi się, że cała ta atmosfera tutaj, że gala jest bez publiczności, że sobie byliśmy w hotelu na spokojnie, że to były idealne warunki na taki powrót po dłuższej przerwie, bo nie było tej zbędnej presji publiczności i też bardzo fajnie wszystko tu organizacyjnie, cały czas na miejscu w hotelu. W Łodzi mi się, no, miałem takie dobre przeczucia przed tą walką, ponieważ zawsze po wakacjach bije się dobrze i wygrywam pojedynki. Łódź mi się szczęśliwie kojarzy, bo na pierwszy raz wystartowałem tutaj na Mistrzostwach Świata w karate za dzieciaka i też z sukcesem. I zawsze no, debiut w nowej organizacji, więc też pozytywnie i bardzo chciałem się pokazać. Także myślę, że mogło być lepiej, ale jestem zadowolony z tego pojedynku. Teraz już ACA jest twoim aktualnym domem, jeżeli chodzi o występy zawodowe, ale czy będziesz śledził to, co się będzie działo pojutrze u twojego poprzedniego pracodawcy, Gala FEN najbliższa, czy zamierzasz oglądać? Oczywiście, że zamierzam oglądać. Mam nadzieję, że Paweł już jakby tutaj zaprosi na galę być może, bo Kacperek Formela się bije i bardzo chciałbym obejrzeć tą walkę, a także obejrzeć całą galę, bo też jest bardzo mocna rozpiska w FEN-u i no, nasza współpraca się zakończyła, ale myślę, że w dobrych relacjach. Ja wypełniłem swój kontrakt, także tam żadnych ucieczek nie było, także myślę, że mamy dobre relacje i bardzo chętnie będę śledził i kibicował na gali FEN w sobotę. Czas na odpoczynek? Jaki masz plan? Tak, chciałbym trochę odpocząć. Może to dziwnie zabrzmi, że po takiej przerwie chcę odpocząć, ale jakby cały czas ja byłem w takiej gotowości startowej, bo tak jak wspominałem i w kwietniu miał być start i później w wakacje, więc to nie było tak, że cały czas jakby miałem luz i wiedziałem, że ta walka będzie za rok, tylko no, cały czas była ta presja startowa.
Także no teraz na pewno do końca roku trochę luźniej, chciałbym trochę porobić parteru, być może w kimonach nawet trochę się pokulać, wrócić do bazy motorycznej, trochę siły zrobić, bo też przez to, że ten okres startowy jakby miałem mieć cały czas, to jakby było to pikowanie formy i teraz trzeba wrócić troszkę do podstaw i zbudować siły i tlenu, no i na pewno po nowym roku. Nie wiem, jakie plany organizacji, może wy mi coś powiecie, kiedy kolejną planują, czy jeszcze nic nie wiadomo. Nie wiadomo, no to ale na pewno po nowym roku będę gotowy. Takie pytanko jeszcze na koniec. Dużo wniosków w twojej głowie po tej dzisiejszej walce, bo widać dużo radości, ale pełny dystans dla zawodnika to chyba taka okazja, żeby zweryfikować wszystko to, co się robiło w okresie przygotowań. Często ci, którzy kończą walkę w minutę, w dwie, no nieraz troszkę żałują, że to nie potrwało dłużej. W twoim przypadku miałeś taką okazję, jak z tymi wnioskami, czy już to przeanalizowałeś sobie, co się działo w ogóle? No nie, tak za bardzo nie pamiętam w sumie przebiegu walki. Wiem, że dużo gdzieś tam w tym klinczu byliśmy sklejeni. Trochę mi gdzieś brakło siły i takiego zrywu, żeby gdzieś go tam pchnąć i wywrócić. No muszę na spokojnie obejrzeć, bo teraz za wiele nie powiem. Cieszę się, że te obrony z zapleców przerobiłem i nie zaskoczył mnie nigdzie i udało mi się wyjść i przetrwać i odpowiedzieć. Jesteśmy na gali ACA 114, ze mną Krystian Bielski, który dzisiaj stoczył bardzo ciekawy, wyczerpujący pojedynek z Kamilem Oniszczukiem. Krystian, twoja ręka tym razem nie w górze, ale była walka ciekawa dla kibiców. Jak oceniasz to, co się wydarzyło w klatce i czy jest niedosyt w związku z tym, że szło dobrze, a Kamil no niestety złapał tym wysokim kopnięciem? No jest niedosyt, wiadomo. Szło dobrze, już myślałem, że dociągnę tą walkę do końca, a tu nagle taki jest ten sport, nieprzewidywalny, piękny, no i okropny czasami. W tej pierwszej rundzie udało ci się zagrozić Kamilowi, złapać go, zachwiać rywalem. Dążyłeś później do tego, żeby też w stójce zagrozić. Sprawnie odpierałeś próby obalenia z jego strony w drugiej rundzie. No bardzo dobrze ci szło i jakie wnioski po tym pojedynku? No wnioski, będę musiał przeanalizować tę walkę na spokojnie. Teraz jestem na gorąco, także nie będę się wypowiadał na ten temat. Jeżeli chodzi o sam moment przerwania tej walki, sędzia wkroczył po tym kopnięciu, jak upadłeś na ziemię. Czy ty byłeś jeszcze w jakiś sposób świadomy, skory do tego, żeby walkę kontynuować, czy no zabrała ci odrobinę zdrowia to kopnięcie i tam już było źle? Byłem świadomy, ale wiadomo, troszkę prąd wyłączyło, ale to na chwilę. Byłem świadomy i myślałem, że jeszcze coś przyklinczuję i może to przetrwam, bo jestem wojownikiem, walczę do końca. No ale niestety taki jest ten sport, sędzia jest od tego, żeby przerwać walkę, jeżeli zdrowiu zagraża niebezpieczeństwo i tyle. Uczciwe podejście do tematu. Krystian, dla ciebie to była pierwsza walka na ACA, dla Kamila druga, więc ta jego presja no, była, bo wracał po porażce, ale on już wiedział, jak tutaj się walczy. Jak ty się czujesz na ACA i czy jest jakaś perspektywa, że zobaczymy cię tutaj ponownie? No zobaczymy, co mam na razie kontrakt z Fenem, ale jeżeli będzie propozycja z ACA, no to jestem zawsze otwarty, bo to jest piekielnie mocna organizacja. Miłym doświadczeniem było zawalczenie tutaj dla ciebie po już całkiem pokaźnej karierze i walkach w różnych organizacjach? Bardzo mile jestem zaskoczony. Bardzo, bardzo cenię tę organizację sportowo. A z rywalem była jakaś szansa, żeby zamienić słowo po walce, czy tutaj już historia skończona i można powiedzieć, wyjaśniliście sobie? Nie, historia skończona, nic, to jest sport, ja nic nie mam do swojego przeciwnika, po prostu wygrał, był lepszy i tyle. Wyglądasz świeżo, pomimo tego, że walka zakończona przez TKO. Czy myślałeś już o tym, kiedy chciałbyś wrócić do sportowej rywalizacji i spróbować wrócić znowu na ścieżkę zwycięstw? Muszę na spokojnie to sobie przeanalizować, ale znając życie, to jak najszybciej. Czyli pewnie grudzień, spokój i początek 2021 roku. Chciałbyś, żeby należał do ciebie. A Krystian, pojutrze gala FEN. Będziesz śledził, co się dzieje na twoim podwórku? Będę śledził, będę osobiście i będę gorąco dopingował. A jutro wybierasz się na walkę Adriana Zielińskiego, klubowego kolegi? Jutro nie walczy Adrian, tylko Marcin Jabłoński. A nie wybieram się, zostaję tutaj i czekam na FEN. Okej. Okay. Mała zamotka z tymi terminami, ale sporo MMA w ten weekend. Cieszysz się jako reprezentant tej dyscypliny, że no, radzi sobie dyscyplina całkiem dobrze pomimo tych ciężkich czasów? No jestem miło zaskoczony, że organizatorzy znaleźli jakieś rozwiązanie w tych trudnych czasach.
No my też się cieszymy, że mamy co oglądać, że możemy rozmawiać z Wami zawodnikami, być blisko tego wszystkiego. Ja Tobie dziękuję za rozmowę i za fajną walkę, która dała nam i kibicom na pewno emocje. Jeśli chciałbyś, Krystian, jeszcze coś swoim fanom czy widzom kanału Indycage przekazać na koniec pozytywnym akcentem, to zachęcam. Dzięki bardzo, jeszcze mnie zobaczycie, wrócę silniejszy. To nie jest tak, że porażki łamią. Ja jestem wojownikiem. Nieraz już, Krystian, widzieliśmy, jak wracałeś po gorszych momentach i pokazywałeś to, co w Tobie najlepsze. Walka godna naprawdę oglądnięcia dzisiaj i dzięki za wywiad i za to, co dzisiaj tutaj pokazałeś. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dzięki również. Paula Klimek for Indycage Pals, straight from Łódź, where we have the ACA 114 event here, and I have with me Daniel James, who's just won with Michał Martinek, the Octagon champion, and the result is, of course, fortunate for you. Congratulations. How do you feel right now? I feel good. It was a good comeback. First round, I had started off a little slow, so I feel better after the second round. So I feel really, really great. Right. So after the all outcome and so on, you can now reveal the game plan that you have for the fight. Well, I came out. I wanted to actually put my weight up on him. Right. And I knew he never fought a big guy like me, mm-hmm. So I wanted to put my weight up on him. But he was kind of difficult to figure out. He jumps around a lot, so I kind of just moved around a little bit. And then when he it was a little tricky. He threw some little tricky shots. Right. Because I understand he got under my reach, and when I hit the ground, I caught conscious, and I kind of slipped backwards and went in full guard. So I knew going into the second round that I was going to get the fight when I applied the pressure, because I saw with the little kicks that I was throwing, he couldn't really take those. So I just put the pressure up on him and then just took him down to the ground and just ground and pound to get it over with. Actually, he's really well known for his very long left jabs, which could affect you somehow, and there was a moment that you feel like stabbed a little bit. Do you remember that moment? It was the second round, I believe. Well, the very end of the round that you felt dizzy, and it was pretty like a knockdown. Yeah, well, it just caught me slipping. I was so busy trying to figure him out, right. And he just caught me off guard. Mm-hmm. You know, it wasn't too much of any power. It just was, you know, you just get something, you get caught from behind. Right. You know, not taking anything from the guy. I like the guy a lot. You know what I'm saying? And I think he's going to be great. He's a good fighter. And just to get the understanding of the heavyweight division of how he needs to just settle down a little bit more, we move forward a lot. And especially when you're 265 pounds, you're just moving forward like that. So he's kind of new to the sport. I looked at his record and looked at his space in between fights. And I think this is a fight that he needed to be tested. You know, so I think I think moving forward, he's going to do a great job. Right. So you see him in the next, like some next fights here in ACA. Would you see? Have you any opponent for him? Like, if you have in your mind now, you know what kind of pressure can he just apply for the opponent, and what kind of strength he has? Do you have any opponent matching for him in the mind? Yeah, I think if he's a wrestler, he needs to use his wrestling. Right. When I watch his videos, he kind of remind me of some of the things that I always do, like wrap up with people and do. I execute a lot of throws. I do a lot of judo, and I know that he liked to do throws too, but so that's why I wasn't really worried about tying up with him, because I'm so used to the same type of throws. But if you're a wrestler, I think he needs to execute more, set up his strikes with his takedowns, and he'll be a lot more effective. I mean, to make him look like a dynamic striker. Okay. So I cannot not ask about the situation after the fight, that you went really like crazy and wild in front of the cameras. What was this hype and those, you know, all those screaming about? Oh, well, it wasn't any disrespect. It was just everybody, the fight was ordered in Chicago, and we like literally probably broke a record in Chicago with the ACA fight. I was just telling everybody that like I'm back. It's been a year. Quarantine is over with. Everybody excited to get back to work. And I would say, I had said, I got caught slipping in the first round. I said, you didn't lose hope. I came back and I won the fight. And that's the way warriors work. That's it. So dealing with all the situation that we have, that we are struggling all together, like worldwide, the quarantine and so on, how did it affect all those training camp and the situation as a fighter, as a professional athlete for you? It affected the world, and I just feel sorry for a lot of us in the world today, because like, you know, me, you, fighters, athletes,
we look forward to doing what we do, and for the world to shut down because of COVID, it's just crazy. But we just got to continue to be safe, and like me coming over here to Europe, my response to people in America, they ask me how was it in Europe. I say, actually in Poland, it's the best I ever been. Like, this is the, I have seen so, it's so clean, and the people are like literally wearing a mask, and everybody is like literally following protocol. And you know, it's no disrespect to home, it's just that, but in America, it's a lot of people don't want to do what they need to do to fix what they need, you know. But over here in Europe, it was just a great example and a shock to see the grocery stores, the you know, the taxi drivers, the everybody being following protocol and worrying about their safety, and I really appreciate that. And I felt really calm and cool up here in Europe, in Poland, while I was fighting. I didn't feel threatened. I didn't feel anything with COVID. I didn't feel like I have to just too much just, oh, just hiding behind closed doors. I was comfortable being around people and everything. So. So my last question would be like, what's your impression of Poland and Europe so far? But I do believe that you've answered somehow. Maybe you would like to add something about your impression so far? Well, I have to be honest, I love Poland. Like, Poland is amazing. Like, I've been telling people about Poland for all week. I'm like, dude, like, just the, you know, the city, you know. I was in Warsaw last year, and I just saw like the monuments and the history, you know, and Poland people is a lot like Chicago people when it's wintertime. They don't say too much, you know what I'm saying? But it's not a thing. It's just like, you know, it's like, you know, not showing too much in the faction. We're just trying to get where we going. But I love it. It's just different. I love learning the culture. I love just understanding different people and letting people kind of figure me out too. So, yeah. Yeah. So I do really recommend you to check out and do the research about Polish history, because it's like a very, very intriguing and interesting. It's a lot to learn, actually. So yeah. I do recommend it. So thank you so much one more time, and hope to see you soon in ISA, maybe in Europe one more time. Thank you so much. Yeah, most definitely. Thank you. Thank you. Yeah. Okay. Rafał Haratyk po swoim boju z Nikolajem Dikczykowem i dzisiaj chyba nie tak miało to wyglądać. No ciężko mówić o boju, bo to niecała pierwsza runda. No tak, dzisiaj Nikola był lepszy. Z mojego punktu widzenia nie tak to miało wyglądać. No, trafił mnie, wygrał walkę, dzisiaj był jego dzień. Będzie trzeba odrobić zaległości, poprawić niektóre rzeczy i wrócić silniejszy. Rafał, co mogło być przyczyną tej porażki? Czy jego odwrotna pozycja, czy ta mobilność, która, ja miałem wrażenie, sprawiała ci kłopot od pierwszej sekundy tej walki? No wiesz co, każdy ma plan, póki nie zostanie trafiony. Także tam, powiedzmy, ten początek, to szukanie takie, to było może nawet cios za cios, no, ale później gdzieś tam doszło, zostałem naruszony, no i poszedł za ciosem, nie? Tam jeszcze chciałem odpowiadać, ale to już chyba była równia pochyła. A co zaważyło? No rzeczywiście, wiesz co, dawno nie walczyłem z gościem, który bije się z odwrotnej, może to. A czy wpływ na to wszystko mogło mieć zamieszanie, które, wiadomo, nie ma co więcej dodawać, jak ty to określasz? Nie, no ja powiem ci, że w ogóle się na tym nie skupiałem, czystą głowę miałem, jeśli o to chodzi. Narożnik miałem skompletowany, nikogo nie brakowało. Po prostu, no, ciężko się na kogoś wymawiać, jak się samemu dało ciała. To teraz, jak już znamy rezultat, to możesz nam zdradzić, jaki był wasz plan, game plan, jakie były założenia na tę walkę, strategia? Wiesz co, strategii było parę. Tam raz próbowałem, nie wiem, czy widzieliście takie kopnięcie. No to trochę kopnięć mieliśmy przygotowanych. Mieliśmy też jakieś wejście w nogi przygotowane. No ale no wyszło jak wyszło, no, także dużo tu gdybać, a wiesz, no, robota nie została zrobiona tak, jak miało być. Jakie wrażenie na tobie zrobił Dipczykow, jeżeli możesz go teraz jeszcze tak na gorąco ocenić? Chodzi tutaj o atletyczne aspekty. No, powiem ci szczerze, że zostałem troszkę zaskoczony jego mobilnością. Rzeczywiście go było ciężko złapać. Gdzieś mi się go tam udawało zamykać pod siatką, ale bardzo mobilny, uciekał i ten. No i siła uderzenia potężna, nie? Także, no, jak było widać. No ten błędnik tutaj był u ciebie bardzo mocno naruszony, ale starałeś się jak najdłużej walczyć, utrzymać to, jak to możliwe, wrażenia z tamtych chwil? No wiesz co, no czułem, że jestem trafiony, no ale starałem się, wiesz, ja to mam tak, że jak zostanę trafiony, to nie zamykam się, nie chowam się za gardą i nie będę płakał, że przegrywam, gdzieś tam głowy chował, tylko dopiero odpalam się, może akurat on się też wtedy otwiera, jak chce cię ustrzelić, i to jest taka loteria już później, nie, taka wymiana. No ale jednak byłem chyba mocniej naruszony, no i lepszą celność miał, no i cios za ciosem już później odbierał, no te
stanie twardo na nogach, że tak powiem. W zasadzie od razu po walce Artur Ostaszewski, menadżer Piotra Strusa, napisał, że tak, to jest ten moment, żeby pomyśleć o rewanżu. Zastanawiam się, czy to jest coś, o czym ty będziesz myślał w najbliższym czasie, czy raczej nie. Wiesz co, ja na pewno będę chciał trochę odpocząć. Teraz mam cały grudzień dla rodziny, dla siebie, na dojście, powiedzmy, na spokojnie wszystkie sprawy poukładać. No od stycznia pewnie będziemy rozmawiać z włodarzami ACA, co dalej z moją osobą. Jeśli będą chcieli ze mną przedłużyć kontrakt, jeśli będzie na widoku walka z Piotrem, ja nie odmawiam przeciwników, nie? Tak samo teraz, czy kiedykolwiek. Czy na pierwszą walkę też dostałem mocnego przeciwnika i też nie odmawiam, także. Czyli kontrakt jest zakończony obecnie z tą walką? Tak, tak. To była moja ostatnia walka z kontraktu. A na ile ta przegrana może utrudnić jakąś taką strategię, twoim zdaniem, negocjacyjną z ACA, bo inaczej rozmawia się po zwycięstwie, jak dobrze wiemy, a inaczej po przegranej? No to wiesz, to już jest chyba w kwestii menadżera, żeby on tam coś ogarnął dobrego. No zobaczymy, jak się w ogóle organizacja ustosunkuje do mnie. No ja bym chciał dalej z nimi współpracować, bo bardzo mi tu dobrze w ACA, także no jest to otwarty na rozmowy. Planujesz się teraz jakoś bardziej zaszyć, odpocząć, czy jesteś gotowy do szybkiego powrotu na salę? Wiesz co, no trochę jeszcze na mnie boli, poza tym nic mi nie jest, także mogę wracać na salę, ale tak jak mówiłem wcześniej, chyba to ten grudzień sobie odpocznę, poświęcę czas rodzince też, no grudzień to jest taki fajny czas. Dziękuję bardzo. Nikola Dybczykow with me after huge knockout win against Rafał Horatyk. Nikola, third win in a row with a first round knockout. How does it feel for you to win on an opponent's turf here in Łódź in such a beautiful fashion? I feel very good. To be honest, I just can't believe it yet because it was very hard to me to be here to make this three winning strike. And I believe I can win this fight because I look many fights of Rafał. I see him that I'm better in stand-up, and I need to be patient. That was my tactic. That was I talk with my coaches, and everything is okay. Did you follow the fight of Rafał with Piotr Strus and learn something from that fight about Rafał's style and his stand-up? Sure, of course. When I see fight between Rafał and Piotr, I talk with him after the fight, and I told him that he make a big mistake to stay close to him because he's very hard puncher, and he's a fighter who you don't need to pressure. You need to be patient and to keep the distance. And Piotr was saying the same after the fight. And we trained together for this fight. And all he talked to me and everything we do in the sparring days was to be patient and to stay in the big distance. Was it helpful, the support Piotr Strus showed you before and during this fight with Rafał Horatyk? Of course, he's my friend. I came here for third time in Warsaw. I feel it like my second home. Piotr is a very good friend of mine. And I wish him all the best and I'm sure he's back stronger. Another great win at ACA for you. There were some rumors that if Rafa will overcome you in this fight, he can fight for the title next. What's with you? Do you have any agreement with ACA for the next fight? Do you have any specific plans for the next opponent? Yes, we talk about this, that the winner of this fight will take us bell shot for a champion, but I don't know anything yet. We talk about it. You show all these young fighters that even if you have 36, 35 years, you can be at your prime and your peak performance. Yeah, sure. So what is the recipe for such a great performing, even not being a youngster? I'm not so not so big. I'm 36 years old. I'm not so big. I think I have maybe 3-4 years more. And the secret is not to stop. You need to train and to fight anytime you can. And you need to go to big clubs for good sparring partners. And then you will go going up.
Was it also harder for you to prepare for this fight also because of the coronavirus and the situation you fought abroad? I know that the process coming to another country for fight right now is more complicated than before. So how did you manage it? It's very difficult for me. Again, my friend Piotr Strus helped me to come here to find an apartment to stay. And because of the COVID, everything is different now. Everything is very difficult, you know. But we make a great training camp, and everything was perfect. Did anybody from your surroundings, from your circle, suffered from coronavirus or disease like that, or it was far away from you? Yeah. I have friends who passed away from this coronavirus. I think it's real, but most of the people throwing to the coronavirus very easy. So this is okay, but everybody need to be very careful. Yes, for sure. Representing your country, Bulgaria, here in Poland, is it something special for you to represent your country coming into the cage when you fight? I can see that you have your flag. It's a very nice moment for you definitely to show everybody in your country that MMA can be strong also there. How is it in Bulgaria if we talk about MMA? Is it the sport popular, and what's the what's the future for the sport in this country or in Poland? How would you describe it? Unfortunately, the situation now in Bulgaria, the last few years, is not very good for the MMA. Maybe someone like me need to make steps and to show the young guys how to do it, because I think I'm on the right side, on the right road, and I'm going to. That's why I'm here, and I have win because I do some things that other fighters in Bulgaria not do, and I think this is the most important to watch for good sparring partners to go around the Europe and to make sparring training camps. Beside Bulgaria, what is your favorite country to train in with other fighters? Warsaw, of course. I'm here for the third time. This is my second home. And how long would the Warsaw visit last this time? I'm here for 18 days. Pretty a lot. Yeah, pretty a lot. I was alone because of the COVID. It's very hard for someone to come with me, and it was very difficult for me. But everything is perfect now. I'm so happy for this win, and everything is on his honest place. Yeah, so congratulations, Nicola. Thank you for the talk. And if you want to send some message for your fans or your supporters from Poland and from Bulgaria, feel free to say some words to them. Okay, I want to thank my coaches, my coach Nikolai Dobrodzhansky, my friend Piotr Strus, to my family, на български, чека, на Александрина, на синът ми Ники. Благодаря ви, обичам ви много, на всички приятели, на всички спаринг партньори. Благодаря ви. Без вас нямаше да мога да стигна до тук. Благодаря ви от сърце. Thank you very much once again. Once again, I want to thank ACA because they are one of the biggest and great for me organization in the world. Boy Sangur, my friend, thank you a lot. Thank you. We also enjoyed the event so much. So thank you once again. Thank Congratulations on the win, and see you in the future. Thank you very much. Thank you. And the Cage Pal, here's Paulina Klimak together with the newest, brand new, fresh ACA champion of the world. And here we got Tony Johnson. Congrats on your fantastic, spectacular win and the fashion in which you've won that fight, because first round knockout is something to really congratulate on. Thank you. Yeah, I knew I had to come in here and make a statement, and that's what I plan on doing today, and I did that. So I'm proud of my performance. So now, as we are just right after the performance of you both, we can just discuss a little bit about the background of your camp and whatever. So what was the game plan for today's performance? The game plan was just to take my time and make Daniel tired, because I know, I have some of the best cardio for heavyweight. Right. But I saw opportunity and I took it, and it worked out in my favor. So we can say like conditioning was on point in that one. Yeah, condition definitely was on point. I always try to be a condition heavyweight. That's important for the heavyweight division. You know, a lot of these guys aren't conditioned, and I knew if the earlier the rounds, the better for Daniel. The later the rounds, the better for me. So I planned on being there for three or four rounds if I had to be. But thank God, it took one round. All right.
I see that. So basically, when it comes to heavyweight, we never can expect anything because of the what this division can like surprise all of us. So tell me that what kind of research have you done when preparing for Daniel? I looked at all his films and I knew that, you know, when he does his balancing thing, he likes to throw a lot of high kicks. I knew he threw a lot of kicks. So my plan was anytime he threw a kick, I throw a kick back. You know, Daniel's a veteran in the sport, and I know he's very smart. And I worked so hard this camp. I lost a lot of weight this camp, as everybody knew. And I was ready for whatever he threw at me. Yeah. Here in media room, all of the people that we're just watching the fight with were telling about the weight loss that you've been through. And oh my God, you're so tiny for your shape and so on. So how you feel while being a lot fitter? Oh, I feel so much better. You know, my knees are better, back is better. You know, I'm gonna keep going down. You're gonna see next time I'm in this cage, I'll be in better shape. So this is not where it's gonna end. I'm gonna keep getting better, and like I said, next time I'm in the cage, it's gonna be a whole new Hulk. Right, that's really interesting. So when it comes to ACA, you have some your performances, you can just like you enjoy them and so on. Now as a champion, what's your goal? My goal is to stay champion, and stay champion as long as I want to be here. And I want Ruslan Magomedov. Okay. I want him. So he was supposed to fight back in April, kept getting pushed back, he got injured, he's fighting in December. So I think that'd be a good one for me. I think that Ruslan is also into that fight. As you're a champion, he has a pretender, he will just enjoy those words. So tell me now, here being in Poland and in Europe, what's your impression so far about that place? Do you enjoy in general being here and performing here? Oh yeah, I've had success in Poland. I love Poland. Poland's like my second home now. You know, I love the food, love the people. You know, I knew that me being in Poland, they're gonna root for the native guy. That's just how it is over here. But you know, I enjoy the challenge, and I accepted the challenge, and I did really well. Right. So let's skip back to the let's just swing back to the knockout moment, because it was like a massive knockout, and then there were those two or three hammer fists that were very rough, and I think it affected Daniel in that way that he couldn't even just stand up for a long time later in the process. So do you think they were necessary? Absolutely, they were necessary. Just because he was getting up, I hit him once. It's not my job to not hit him. It's her job to step in there and you know. Let's say I didn't do that, he got back up, he could win the fight. So it's my job to finish the fight. And when soon as I felt Herb hit me, I stopped. So it's not my job to not, you know, to look at him and not hit him. It's my job to finish him. That's part of MMA, unfortunately. Of course, that's a sport that we all love, and it is how it is, as Max always says. Okay, so would you like to thank anyone, your sponsors or family? So the mic is yours. Yeah, let me thank my family, like to thank my sponsors. All my USA fans out there, I know a bunch of people bought the pay-per-view, and because it's Thanksgiving, you know, it's American holiday, Thanksgiving, so everyone's eating with their families, watching the fight. So I want to thank everyone for supporting me, and the train's not going to stop. We're going to keep going. So they're going to be turkey tonight? Not for me, but for them, they're eating turkey. But I may have one plate, but I got to get back to work. I see. Okay, so just enjoy your meals and your belt and everything that is like you for being a champion. Thank you so much, and see you next time, probably. Thank you for having me, and I'm waiting for you, Ruslan. Thank you. Bajsan Góry Edelbijew po gali ACA 114. No my jako Polacy dostaliśmy tutaj dwa gwoździe na koniec. Zgodzisz się? No słuchaj, dwa gwoździe, no było 13 walk, wszystko szło bardzo dobrze, bardzo fajnie dla polskich kibiców. No niestety, tak naprawdę te najważniejsze walki, tak, te walki o najwyższą stawkę, no, można powiedzieć, że po raz kolejny nie poszły jakby po myśli polskich kibiców. No ale taki jest sport i po raz kolejny ACA pokazuje, że to jest poziom światowy, tak. No po raz czwarty była próba ten pas zdobyć, no niestety nadal go nie mamy. Kto będzie piąty, na razie nie wiem, ale myślę, że w najbliższym czasie, nie, chociaż to tam 84, tak, może coś wypali tam za jakiś czas, ale na pewno w przyszłym roku raczej się nikt do tego nie zbliża. Szkoda, ponieważ no wiadomo, ten rynek polski jest mi bliski sercu i chciałem mieć polskiego mistrza, no ale na razie nie będziemy go mieli. Wszyscy tutaj złapaliśmy się za głowę po tym, jak runął na matę Daniel Mielańczuk. Mam nadzieję, wszyscy mamy nadzieję, że jest okej. Czy jakiś już
raport od medyków w sprawie Daniela dotarł do ciebie? Wiesz co, od razu po walce rozmawiałem z Danielem, to chyba wszystko jest w porządku. Od razu po walce świeżo upieczony mistrz Tony Johnson powiedział, w zasadzie jeszcze przed walką, że jeżeli zdobędzie pas, chciałby zawalczyć w Stanach. Czy to jest wykonalne w tej chwili, żeby taką galę zorganizować za oceanem? Myślę, że na razie nie będziemy do Stanów się pchali, tym bardziej, że przy obecnych czasach to nie jest najlepszy pomysł. Już mieliśmy w 2017 roku galę w Stanach, no na razie poczekamy i kto wie, jakie będą dalsze ekspansje. Na razie skupiamy się tutaj na rynku europejskim. Menadżer Piotra Strusa napisał na Twitterze, że już jest pora, że to jest pora na rewanż między Strusem a Haratykiem. Jak ty podchodzisz do tego tematu? Czy widzisz takie starcie w najbliższym czasie? Wiesz co, no, Piotrek bardzo chce tej walki. No, myślę, że Rafał już mu nie odmówił. On już powiedział, że jeżeli przegra, to ten rewanż może dać. No, zobaczymy. Na razie nie jest za wcześnie o tym mówić. Tak? Jesteśmy świeżo po emocjach po tej gali. Myślę, że dobra gala, bardzo dobre walki. Czy będzie dojdzie do rewanżu jeszcze za wcześnie? Musimy usiąść z bookmakerami, też porozmawiać, bo tam zobaczyć, co będzie najlepiej dla obu zawodników i tak postąpić. W ostatniej gali wspominałeś, że tamte wyniki pokrzyżowały ci wszystkie inne plany. Czy tutaj było podobnie, że te walki w sposób, jak się kończyły zwycięzcy, że jakieś te plany na przyszłość ci pokrzyżowały? To znaczy, wiesz, no plany pokrzyżowały. To jest tak, że wiadomo, jak się ma dobrych tutaj lokalnych zawodników, którzy wygrywają, to jest zawsze tutaj prościej, łatwiej wracać, tak? No jak zawodnicy przegrywają, to jest, no jednak to nie jest to dobre. No dzisiaj te dwie najważniejsze walki przegrane, no, ale cieszy świeża krew, która się pojawiła, co oni po niezbyt udanym jakby początkach niektórzy powygrywali, więc to jest na pewno na plus. Tak wspominałeś właśnie o tym powrocie tutaj do Polski. Kiedy możemy się spodziewać kolejnej gali ACA w Polsce? Myślę, że tutaj nie zmusimy Państwa długo czekać. Myślę, że na przełomie lutego, marca możemy się spodziewać. Kto Ciebie najbardziej zaskoczył in plus na tej gali? Ja już wczoraj w wywiadzie powiedziałem, że bardzo liczę na Bartka Leszko i dzisiaj tak naprawdę to był największy plus. Przynajmniej ja powiedziałem od razu nawet po walce, że on jest, nawet jeżeli Daniel ten pas wygra, to i tak Bartek będzie dla mnie największym zwycięzcą tej gali. No, pokazał mi ogromny charakter, wolę walki, to co jest potrzebne walcząc w ACA, więc mam nadzieję, że ten chłopak daleko zajdzie. Byliśmy dzisiaj świadkami 10. gali ACA w Polsce, która była zorganizowana. Czy spełniła ona Twoje oczekiwania, ambicje w zakresie tego jubileuszu i tego, co dzisiaj zobaczyliśmy? Myślę, że tak. To na pewno była jedna z naszych lepszych gal. Co prawda, no, te kibice może nie będą najlepiej wspominać tą galę, ale walki były bardzo dobre. Były kilka fajnych knockoutów, było kilka zaskoczeń, więc myślę, że no, duży plus ta gala. A czy było dzisiaj jakieś starcie, które Cię rozczarowało? Czy było jakieś starcie, które mnie rozczarowało? Słuchaj, no było 13 walk, nie będzie każda walka, wiesz, kandydatem do walki wieczoru, czy tam nokautu, czy podania. No, wiesz, 13 walk, może się kilka słabszych walk, czy tam mniej dynamicznych zdarzyć, ale tam nie mam co tutaj wyróżnić, jeżeli pod tym względem mówimy. Kamil Oniszczuk, mocny kandydat do nokautu tej gali. Jak uważasz, Bajsangul, podobało ci się to, co Kamil pokazał w swoim drugim pojedynku dla waszej organizacji? Myślę, że tutaj większym kandydatem będzie Tony. Wróćmy do Rafała Haratyka. Skończył mu się kontrakt. Myślę, że tutaj strategia negocjacyjna menedżera pewnie, współczuję mu, bo została troszeczkę pewnie zaburzona, ale domyślam się, że do ACA pomimo tej przegranej będzie chciało kontynuować współpracę z Rafałem, czy tak? No powiem tak, ja już przed tą walką chciałem zacząć rozmowy o przedłużeniu kontraktu. Oni chcieli zrobić to po walce. No myślę, że byłoby dla nich prościej, jeżeli byśmy rozpoczęli te negocjacje przed tą walką, no ale na pewno złożymy dobrą ofertę, tak? No nie będzie tak, że tam nagle on dostawał jakąś kwotę i teraz słuchaj, no przegrałeś połowę tego. Nie, tego nie będzie. No, to myślę, że drobne negocjacje i wszystko będzie w porządku. No. A czy w jakiś sposób masz żal do Rafała, że nie chciał o tym kontrakcie porozmawiać przed walką? Ja, żal? Absolutnie. Ja nie mam... Słuchaj, no tak zadecydował, wierzył, że wygra. Jak wygra, to był pewnym kandydatem w walce mistrzowskiej, mógłby negocjować o lepsze stawki, więc to jest zrozumiałe. Myślę, że ja na jego miejscu zrobił to samo.
tutaj wszyscy trenerzy rozmawiali, nie będę mówił nazwisk, ale wiele osób mówiło, że na wynik tej walki mogło mieć wpływ wszystko to, co stało się przed nią. Czy ty uważasz, że faktycznie to mógł być czynnik decydujący? Wiesz co, już nie chciałbym się pogłębiać w ten temat, ale jedna bardzo przeze mnie szanowana osoba w polskim MMA powiedziała, że jak w teamie jedna osoba choruje, to choruje cały team, tak więc no, może i miało, może nie, ale to już jakby to już jest historia, to już nie jest istotne. Nikola Dipczykow dzisiaj troszkę spłatał figla polskim kibicom, wygrywając po raz trzeci z rzędu przez knockout i tym razem z Polakiem. Widzisz go w walce o pas, bo on takie ambicje wyraził po tym pojedynku. Słuchaj, no teraz to już wypada, nie wypadał. Jest na wygranej jakby ścieżce i zasłużył, uważam. Porażki Kuby Kowalewicza i Krystiana Bielskiego, jakie są dalsze plany na tych zawodników? Dostaną jeszcze szanse? Krystian nie jest jakby zawodnikiem ACA, jest zawodnikiem FENU, więc tutaj było jednorazowe takie wypożyczenie. Jeżeli mówimy o Kamilu, będzie dalej walczył. Druga osoba, Kuba Kowalewicz, on ma kontrakt na kilka walk, więc na pewno nie raz, a może nie dwa go zobaczymy. Tak. Adam Pałasz dzisiaj zdał egzamin według ciebie po tej pierwszej walce w ACA, która nie poszła po jego myśli. Dzisiaj kończy przed czasem. Jak ci się podobał ten pierwszy pojedynek kategorii ciężkiej na dzisiejszej karcie? Adam Pałasz, myślę, że po bardzo mocnym jakby przywitaniu go w ACA dostał dzisiaj zawodnika, który był jakby w jego zasięgu i pokazał to, potwierdził, wygrał. Co będzie dalej, zobaczymy. A jeszcze nawiązując do Tonego Johnsona, on w wywiadzie dla In The Cage powiedział, że chciałby teraz zmierzyć się z Ruslanem Magomedowem. Czy tobie takie starcie się podoba? Ruslan Magomedow walczy w najbliższym czasie z dobrze znanym nam pobieraźcem, więc prawdopodobnie zwycięzca tej walki, starczy walkę o pas. Czekamy w takim razie na rozstrzygnięcie. Sangur, powiedziałeś, że przełom lutego, marca może być kolejna gala. Czy to znaczy, że po przegranych walkach Daniela i na przykład Rafała Hartyka będziecie ostro gdzieś ten polski rynek kontraktować, jakichś nowych zawodników, jakieś ostre ruchy? Jak to będzie wyglądało w waszej stronie? Czy będziecie bazować na tych zawodnikach, których macie obecnie? Boją się, nie, do nas przychodzić, więc na razie nie ma nikogo, kto jest chętny do nas przyjść i prezentuje odpowiedni poziom. Znaczy w tą drugą kwestię ci uwierzę, a w tą pierwszą to raczej nie. Że się boją? Że ktoś, że nie ma chętnych. Ale poczekaj, no chętnych nie ma. Słuchaj, no ja tyle kontraktów składałem. Jeżeli nawet jest kontrakt, wiesz, na stole, gdzie u nas jest ta oferta lepsza, to zawodnicy idą gdzie indziej, nie? Ale to pokazuje, wiesz, że tutaj nie ma miękkiej gry. Ostatnie dwie walki na tej gali to pokazały, wiesz, no każdy wybiera swoją ścieżkę. No na chwilę obecną no nie ma nikogo, kogo mogę zakontraktować i który by sobie dał radę naszej organizacji. Jest jeszcze Łukasz Kopera, o którym nie mówiliśmy. Czy tą dzisiejszą wygraną on zapewni sobie możliwość kolejnych walk tutaj w organizacji? No tak, ma rekord u nas 2-1. No, na razie no nie był to jakiś wybitny, mocny jego przeciwnik. Na pewno w następnych walkach będzie miał bardziej wymagającego przeciwnika. Na pewno jeszcze zawalczy. Nie boicie się trochę organizować galę podczas trwającej pandemii, sprowadzać zawodników w zasadzie z całego świata? No bo oprócz UFC większość organizacji stawia jednak na rodzimych fighterów. Tutaj dzieje mi się przegląd naprawdę wielu narodowości. Chyba tylko problem z zawodnikami z Rosji, z prowadzeniem, jak to wygląda? To znaczy no z Rosjanami myślę, że już też nie będzie problemu, a po prostu nie chcieliśmy tam kwestie wizowe i tak dalej, to jest jednak uciążliwe, więc na razie się wstrzymamy. Może jeden zawodnik stamtąd przyjedzie, nie wiem, już pokroju Jusufa Raisowa, Murata Balajewa, więc takie duże rosyjskie nazwisko może przyjechać, ale na pewno będzie to jedno, nie więcej, tak? Sangura, jeżeli chodzi o wyniki sprzedaży pay-per-view i takiego wymiernego zainteresowania galą, chciałem zapytać, czy spodziewacie się, że one będą dużo lepsze niż zazwyczaj ze względu na to, że gala jest organizowana w Polsce, walczą polscy zawodnicy, a to taki rynek, na który stawiacie. Na pewno apetyt jest duży, wydaje mi się, że do kwestii promocji podeszliście bardzo dobrze. No i życzymy... Kurczę, ktoś powiedział, bo tutaj ze wszystkich stron krytyka...
No chciałem powiedzieć jedną rzecz, że no, w ACA naprawdę się staramy za tym marketingiem i myślę, że to widać na jakieś tam osoby, które się kompletnie na tym nie znają, jak się wypowiadają, to może być czasami irytujące. Ja jestem zadowolony z rozwoju i tak dalej. Uważam, że jesteśmy, no, prezentujemy odpowiedni poziom i w marketingu. A co do sprzedaży i tak dalej, no gala się skończyła 10 minut temu, więc na razie liczenie trwa. Liczę na dobre liczby. No, życzymy takich dobrych liczb. Zawodnicy z całego świata przyjeżdżają, zadowoleni pod wrażeniem tego, co tutaj pokazujecie. Wysoko postawiliście poprzeczkę. Teraz taki intensywny weekend w polskim MMA. Na pewno Bajsangur będziesz też śledził, co się będzie działo jutro na Babilonie i później na Fenie. To znaczy... To na pewno śledzę za tym polskim rynkiem, może nie tak jak kiedyś, tak, bo kiedyś to było tak, że oglądałem każdą galę, no niestety z racji tego, że już tak by za dużo tego jest, to muszę sobie wybierać, tak. Tak jak mówiliśmy wcześniej, 10. gala ACA w Polsce, jak byś podsumował już tę okrągłą liczbę w naszym kraju waszych eventów? Pozwolę, że to będzie ostatnie pytanie. No to podsumowując te 5 lat naszej pracy w Polsce i tych 10 gal, szczerze mówiąc, robiąc pierwszą galę, nie spodziewałem się, że osiągniemy, że zrobimy tyle gal, że osiągniemy ten poziom, ponieważ no, zaczynało to się bardzo, bardzo z niskiego pułapu, ale no, teraz jesteśmy jedną z największych organizacji na świecie. Mamy jednych z najlepszych zawodników na świecie. Jesteśmy mocnym punktem i tutaj na rynku polskim liczę, że w przyszłym roku zrobimy jeszcze większe kroki. Na pewno będziemy wyciągać wnioski i iść dalej w tym kierunku. Liczę, że będzie dalej lepiej. Z tego, co my dotychczas osiągnęliśmy, jestem bardzo zadowolony. Dziękuję bardzo. Dziękuję.